S71 do Katowic. WEA-003. EU07-108 PKP Cargo. Na luzaka wjechała od strony chałupek. Witam, witam wszystkich miłośników kolei. Dziś po obiadku niedzielne, popołudnie postanowiłem sobie wyskoczyć mimo niesprzyjających warunków, bo jest naprawdę odczuwalna temperatura z minus 2 stopnie. Ale mimo tego, po obiadku, no cóż robić, no postanowiłem sobie odwiedzić stację w Łódź-Zawie Śląskim, zobaczyć co tu się dzieje, nagram powrot na Warszawie z Budapesztu. No, tutaj mamy cysterny, ale na zaprzęgu jest wygaszona Skoda CTL-u, pewnie sobie tutaj do jutra będzie czekała. No, przed chwilą siódemeczka właśnie wjechała od strony chałupek. Na Rybnik stoi, ale na razie widzę czerwone. Pewnie pojedzie po Warszawie. No, to siemanko. Co tu chciałem dzisiaj coś nagrać? No nie wiem, może jakiś towar jeszcze się przewinie. No, zobaczymy. Przyszedłem sobie zobaczyć nowy rozkład jazdy, ale tutaj w gablocie nie ma jeszcze powieszonego. Myślałem, że będzie, ale to naprawdę porażka. Z tego co mi wiadomo, no co tutaj się zmieni? Za tydzień wchodzi w życie nowy rozkład jazdy. Ogólnie to pociągi, które tutaj jeżdżą, Praha, Porta, Comenius, to zostaje, wszystko zostaje tak jak było, trasa niezmieniona, jedynie dojdzie pociąg Moravia, Eurocity Moravia z Katowic. On Moravia obecnie jeździ, ale z Katowic jeździ teraz na Pszczynę, Chybie, Zebrzydowice, Petrowice, Bohumin, a od nowego rozkładu, czyli za tydzień w niedzielę, będzie tędy trasowana drogą D29-158. Z Katowic ruszy przez Tychy, Łaziska Średnie, Rybnik, Wodzisław Śląski, Chałupki, Bohumin. No. No i zmieni się pociąg, kategoria, nazwa pociągu Intercity zostaje, tylko z Warszawii zmienia się nazwa na Batory. Słyszałem, że będzie miał grupę wagonów do Pragi, ale nie wiem czy wierzyć w to, czy nie. Ja nie doszukałem się niczego w internecie. Może mieć te wagony do Pragi, no trudno mi cokolwiek teraz powiedzieć, nie chcę nikogo w błąd wprowadzać. Za tydzień się wszystko okaże, pójdę, zobaczę, nagram, jaki standard będzie. No. I co tu jeszcze? No nic, no, będziemy czekać na Warszawie z Budapesztu. Patrzyłem na infopasażer, no to Warszawia, przyjeżdżając do Ostrawy, była planowo. Na razie nic mi z tego, z megafonów, żadnej informacji o opóźnieniu nic nie udzielali. Warszawa Wschodnia, przez stację Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie.
Warszawa Centralna, jedzie na tor pierwszy, przy peronie drugi, pociąg. No tak, słyszymy, Warszawa wjedzie planowo. Wagony numer 348 i 349 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 350 i 351 znajdują się w środku składu pociągu. EP09017. No i odjechała planowo Warszawia do Warszawy. Na peronie pierwszym stoi ELF drugiej generacji jako pociąg osobowy kolei śląskich relacji Wodzisław Śląski Bielsko-Biała. Jakoś chyba, nie wiem, 2 minuty przed 15 odjeżdża, jeśli się nie mylę. Zaraz powinien odjechać. No, nagramy, uwiecznimy odjazd. O, tu jeszcze widzę od strony Radlina jakiś osobowy wjeżdża z Rybnika chyba bodajże. Tutaj wjedzie na ten tor. Tu. Powinni głosić na tych megafonach, że pociąg z Rybnika kończy bieg. Nic, żadnej informacji. No, osobowy do Wodzisławia Śląskiego. N57-3001. Zaraz odjedzie do Bielska. WA002. Ale jeszcze tam, kurde, sygnału wolnej drogi nie ma, nie świecą. WSA już ile jest? No za 2:15, no już powinien chyba tam świecić. Wspomniany wcześniej ELF drugiej generacji odjeżdża do Bielska.
Sorki, moi mili, właśnie tutaj na pierwszym peronie znalazłem gablotę, gdzie jest powieszony przyszły rozkład jazdy. I tak jak mówiłem, pociąg Intercity Batory z Warszawy do Budapesztu prowadzi grupę wagonów do stacji Praga Chlawni na Draży przez Ostrawę, Zabrych na Morawę, Czeską Trzebową, Ustii, nad Orlicy, Mesto, Pardubice, Kolin, Praha Lieben. No, stacja Bohumin przełącza wagony do Eurocity Krakowia. Właśnie. To mi się już obiło, że Krakowia będzie miała wagony z pociągu Batory do Pragi. O, to długi skład będzie Krakowia miała. Co tu jeszcze mamy? Morawia nie będzie Eurocity, tylko Intercity do Wiednia. 6.01. We Wiedniu 9.49. No, 4 godzinki. No za to jeszcze mamy. Komenius zostaje do Warszawy 6.35. Praha 9.27 do Pragi. Porta Morawika do Warszawy 10.33. Też się tam nic nie zmieniło. Batory o 12.59. Tu powrotne batory 14.58. Porta 17.25 zostało. Praha 18.32, Komenius powrotny do Ostrawy 21.21, to też zostało, no i 21.55 powrotna Morawia do Katowic. Równo godzinkę jedzie przez Tychy. Dobra, to poczekamy sobie jeszcze na pociąg przewozów regionalnych z Krakowa do Chałupek. Ostatnio Tygrys jeździł na tej relacji, zobaczymy. No, 20 parę minut powinien tutaj przyjechać, jeżeli będzie planowo. /8 za plecami mi się wyłoniła skodzina CD Cargo. Też podąża w stronę Rybnika. Motorze trzeci, przy peronie pierwszym przejedzie pociąg. Motorze trzeci, przy peronie pierwszym przejedzie pociąg. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi. Powinien wjechać tutaj pociąg przewozów regionalnych z Krakowa do Chałupek, ale widzę, jakiś towar tutaj puścili, więc tamten pociąg jest opóźniony. Nie wiem o ile, bo nic nie głoszą. ET22. No zaraz zobaczymy, jaki numer byka. /713. Strasznie długi skład. Przecież tam ma sygnał wolny. Zielone z pomarańczowym. Zielone z żółtym, czyli na zjeździe do 40. Nie wiem dlaczego stójka zrobił. A skład jest bardzo długi.
Po krótkim postoju skład rusza w dalszą drogę w kierunku chałupek. Nie wiem, czym spowodowany był ten krótki postój. Oj, skład naprawdę długi, od semafora do semafora. Jeżeli by tu jakaś awaria była, bo się na to zanosiło, to podróżni nawet nie mają opcji przejścia na drugi peron, jakby ten opóźniony pociąg z Krakowa do Chałupek wjechał, bo ten tu wszystko tarasował. Ale na szczęście nic się takiego nie stało i pociąg ruszył dalszą drogę. Czeskie węglarki próżne. Dobra, za chwilę powinien wjechać ten Regio z Krakowa do Chałupek. Po tym pociągu się będę niestety już zawijał do domu. Zimno, zmarzłem. No ale przynajmniej 2 godzinki zleciały na stacji. Przewozy regionalne ze stacji Kraków Główny do stacji Chałupki. Wjeżdża Tygrys. Wjedzie na tor trzeci, przy peronie pierwszym, pociąg Regio, przewozy regionalne, ze stacji Kraków Główny, do stacji Chałupki, przez Polsę. Wjedzie na tor trzeci, przy peronie pierwszym, prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Regio, train, from Kraków Główny. O, stały bywalec, ET-72-009. No teraz ten prędko nie pojedzie, bo przed chwilą przed nim jechał ten byk, który tutaj stał troszkę z powodu awarii węglarki, się dowiedziałem. Postał troszkę i pojechał. Tego to jeszcze troszkę przytrzymiam. Ten to jest 20, teraz ma 22 minuty opóźnienia. Ten pociąg tutaj z Krakowa. No nic. Będę się powoli z Wami żegnał. Za godzinę, za półtorej godziny dopiero przyjedzie tutaj skład Intercity Porta. Za 2,5 godziny Praha. Z Pragi do Warszawy. To nic, to dziękuję bardzo za uwagę z Wodzisławia Śląskiego. Do usłyszenia, do zobaczenia.